Cześć, witajcie. Znajdujemy się na poznańskich Podolanach i to tutaj mieści się to trzypokojowe mieszkanie, które już za chwilkę Wam zaprezentuję. Ale najpierw opowiem Wam trochę o samej lokalizacji. Przede wszystkim jest tutaj spokojnie i zielono. Mieszkańcy tej okolicy mogą żyć z dala od miejskiego zgiełku, odpoczywać pośród terenów pobliskich jezior, a dodatkowo w okolicy znajdują się wszystkie niezbędne sklepy, punkty usługowe i przystanek autobusowy przy samym wjeździe na osiedle. Mieszkanie składa się z salonu z aneksem kuchennym, dwóch sypialni, korytarza oraz łazienki. Całość powierzchni to 52 m kwadratowe. Do mieszkania przynależy także balkon oraz naziemne miejsce postojowe. Jeżeli chodzi o wykończenie tego mieszkania, to dominują tutaj beże, szarości, ale także brąz i drewno. A dodatkowo mamy tutaj element kolorystyczny w postaci koloru bordowego. Całość mieszkania zdobi także sztukateria ścienna, kolorowa tapeta oraz lustra. Wchodzimy do mieszkania i od razu po mojej lewej stronie znajduje się naprawdę pojemna szafa z półkami i miejscem na wieszaki. Dodatkowo elementem, który nie sposób pominąć w tym korytarzu, jest ta ściana z tapetą z abstrakcyjnym motywem w kolorystyce nawiązującej do wykończenia całego mieszkania. Oczywiście poza walorami estetycznymi, jej ogromną zaletą jest funkcjonalność, ponieważ zabezpieczy ona ścianę przed ewentualnymi otarciami i zarysowaniami. Idąc dalej, korytarzem mijamy duże lustro, które optycznie powiększa przestrzeń oraz jedną z dwóch sypialni, która znajduje się na wprost mnie. Natomiast po prawej stronie, w drugiej części mieszkania, mamy łazienkę, drugą sypialnię oraz salon z aneksem kuchennym, do którego teraz Was zapraszam. Powierzchnia tego salonu wynosi około 20 m kwadratowych i dzięki narożnemu usytuowaniu w bloku oraz oknom od strony południowo-zachodniej jest tutaj naprawdę jasno i słonecznie. Zaczniemy od części wypoczynkowej, która wydzielona została poprzez funkcjonalne ustawienie sofy, dzięki czemu mamy tutaj przytulny kącik relaksacyjny. Znajduje się tutaj grafitowa, wygodna kanapa, stolik kawowy z metalowymi nogami oraz beżowo-brązowa szafka pod telewizor. A całość zdobi ściana ze sztukateriami, która jest bardzo stylowa i dodaje temu wnętrzu elegancji. Jesteśmy w części jadalnianej, gdzie centralny punkt stanowi ten prostokątny, ciemny stół z czterema krzesłami, bardzo minimalistycznymi, o matowym wykończeniu w dwóch odcieniach, antracytowym i bordowym. I powiem Wam szczerze, że to jest moje ulubione miejsce w tym mieszkaniu i troszeczkę zazdroszczę przyszłym właścicielom, że będą mogli tutaj spędzać czas podczas wspólnych posiłków. Czas na kuchnię, przez niektórych nazywaną sercem domu. Akurat w wykończeniu tej kuchni postawiono na jasne odcienie, beże i szarości, przez co świetnie współgrają one ze stylistyką całego mieszkania. A co ważne, ta kuchnia będzie zawsze dobrze doświetlona o każdej porze roku, a to za sprawą dużego okna i wyjścia na balkon. Zabudowa kuchenna została wykonana na wymiar przez stolarza, tak aby zmaksymalizować możliwą przestrzeń do przechowywania. Znajdują się tutaj górne oraz dolne szafki wraz z pojemnymi szufladami. Kuchnia została wyposażona także w sprzęt AGD, okap podszafkowy, płytę indukcyjną, a także piekarnik. Przygotowano tutaj również miejsce na zmywarkę i lodówkę w zabudowie. Część dzienna za nami, więc teraz przyszedł czas na sypialnię. Znajdujemy się w tej mniejszej, jednej z dwóch sypialni tego mieszkania. Świetną opcją będzie zaaranżowanie tutaj pokoju do pracy albo pokoju dla dziecka. Zapraszam Was do drugiej sypialni, tej większej. Ma ona około 11 m kwadratowych i będziecie mogli zaaranżować ją zgodnie z Waszymi preferencjami i gustami. Zmieści się tutaj podwójne łóżko, stoliki nocne, szafa w zabudowie, a nawet toaletka. Byliśmy w części dziennej, w dwóch sypialniach, więc na sam koniec zostało nam ostatnie pomieszczenie, czyli łazienka. Nie wiem jak Wam, ale mi od razu po wejściu do niej w oczy rzuciła się ta piękna mozaika w odcieniach beży i brązów, przez co świetnie współgra z szarymi płytkami i drewnem. Jest to idealne połączenie. Dodatkowo w tej łazience znajduje się zabudowa z dużą ilością miejsca na Wasze kosmetyki i artykuły chemiczne, wanna z szybą, czyli świetna opcja dwa w jednym, a także lustro, którego nie mogłoby zabraknąć w żadnej łazience.
to już wszystko. Obejrzeliśmy wspólnie całe mieszkanie. I jak Wam się podobało? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzu. A jeśli poszukujecie aktualnie mieszkania, to zapraszam Was do umawiania się na prezentację i obejrzenia go na żywo. Na koniec standardowo zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału i odwiedzania naszych profili na social mediach, na Facebooku, Instagramie i TikToku.